teraz jechałem z promu z Świnoujścia do Ystad. Jestem właśnie w Szwecji. Proszę bardzo, tak wygląda mój dzisiejszy obiadek. No, na przykład tutaj, jak widać, pełno jest ich. No i teraz pojadę się rozbić na dziko jednak. Spotkałem tutaj w chwilę pod stacją motocyklistę. Powiedział, że tam jest fajnie, nad jeziorem, tutaj 2 km stąd. Witamy w kolejny piękny poranek. Mamy 18 lipca 2019, ósmy dzień wyprawy. No i dzisiaj w końcu się wyspałem, bo spałem do godziny właściwie 9, 10. Już jest 11.30, musiałem zrobić jeszcze kilka rzeczy, dlatego już jest tak późno. I teraz biorę się za składanie namiotu. No, a dzisiaj spałem nad takim pięknym jeziorkiem, nieopodal miasta Perstorp. Ogólnie noc była dosyć chłodna, bo było około 12-10 stopni, z tego co mi wiadomo. Aczkolwiek mi nie było zimno, bo byłem dobrze ubrany i mam fajny ciepły śpiwór, więc w ogóle tego nie odczułem. No a teraz rano, jak już zaczęło mi słońce świecić na ten namiot, to tutaj już w namiocie zrobiło się naprawdę bardzo gorąco. Przecież to muszę spać 11, więc nie ma co się dziwić. Dlatego muszę się wziąć za składanie tego namiotu, za składanie sprzętu. No i stąd powoli spadać, bo zaraz w tym namiocie będę miał fajny upał, nie? Ogólnie już jest 23 stopnie, już są 23 stopnie na plusie. Niebo wygląda świetnie, więc pogoda może być dzisiaj bardzo fajna. No i podoba mi się to. Jak na razie drugi dzień w Skandynawii, drugi dzień świetna pogoda, więc nic tylko się cieszyć. Dobra, biorę się za składanie, sprzątanie i jadę przed siebie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie mi się jechało lepiej niż wczoraj rano, choćby dlatego, że jestem bardziej wypoczęty. No i chcę dzisiaj przejechać te 110 km. Wczoraj zrobiłem 98, czy tam 99, więc dzisiaj chciałbym zrobić więcej. Co prawda wyjeżdżam o wiele później, ale dzisiaj raczej sobie odpuszczę dłuższą przerwę obiadową. Raczej jestem taką obiadokolację dopiero w miejscu, gdzie będę szedł spać. Więc będę jechał właściwie cały czas przed siebie, robiąc tylko jakieś tam krótkie przerwy na wyprostowanie się i tak dalej. Więc myślę, że powinienem dzisiaj przejechać tą stówkę lub 110 nawet. No, tylko muszę się już zbierać, bo za chwilę będzie już naprawdę późno. Dobra, więc posprzątałem wszystko, spakowałem się. Zapakowałem mój rower. Posprzątałem swoje obozowisko. Tak to wyglądało. No, spałem w takim fajnym miejscu nad całą wodą. No i tutaj miałem przy tym drzewie przypięty rower. Więc tak to wyglądało. Ogólnie już jest godzina 13, więc bardzo późno. Aczkolwiek myślę, że i tak uda mi się ujechać dzisiaj te 110 km, bo nie będę robił tylu przerw. Nie będę robił takiej długiej przerwy na obiad, bo po prostu zjem obiad na... Jak będę się kładł spać. Zjem jakiś taki lepszy posiłek. I taki mam plan. Dzisiaj wstałem naprawdę bardzo późno. Bo dopiero o 10, potem musiałem zrobić kilka rzeczy. Między innymi właśnie zgrać te filmiki, które teraz nagrywam. Bo przez cały poprzedni tydzień nagrywałem filmy i nie miałem kiedy ich zgrać z kart microSD na dysk twardy. No i musiałem to teraz zrobić, bo już po prostu nie miałem miejsca, żeby nagrywać kolejne materiały. I to też trochę czasu mi zajęło, bo chciałem to jeszcze posortować i tak dalej. Jak widzieliście sami przed chwilą w vlogu, to nagrałem też kilka ujęć z powietrza. Więc to wszystko zajęło trochę czasu. Wiadomo, jeszcze trzeba się umyć i tak dalej. No więc już jest godzina 13, ale to dobrze, bo czuję się naprawdę wypoczęty. Wczoraj jak jechałem z tego statku, to byłem zmęczony po prostu tą podróżą. Przedwczoraj to już ani nie mówię, bo spałem przedwczoraj 4 godziny,
i to wszystko było tak na szybko, na szybko, na szybko. Dzisiaj, jutro taki chill out. Dzisiaj już wszystko na spokojnie. Nie chcę tych kilometrów robić na siłę, tylko chcę je robić z przyjemnością, prawda? Więc no, tak to będzie wyglądać. Jutro może wstanę znowu wcześniej, żeby przyjechać więcej, bo jutro już będę chciał dojechać do Godebarka, bo tam mam załatwiony nocleg u pani Izy, więc fajnie byłoby tam jednak być jakieś normalnej godzinie, a nie o pierwszej nocy, na przykład tak jak w tym Poznaniu byłem. Dobra, więc ja teraz wyruszam stąd. Pierwszy postój w Netto, bo muszę kupić wodę do picia. No i potem jadę i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie Szwecja. Wczoraj było fajnie, jechało się fajnie, ogólnie tak rzecz ujmując. Nabiegałem bardzo długą drogą krajową, chyba 60 km i cały czas był asfalt, a potem jak jechałem do lasu, jechałem tym lasem też sporo, chyba z 15 km, ale jechało się naprawdę w porządku. Mimo tego, że mapa prowadziła mnie takimi podrzędnymi dróżkami cały czas trzeba było skręcać w lewo, w prawo, to i tak droga była naprawdę bardzo przyzwoita i dało się tam jechać szybko. Zobaczymy, co będzie dzisiaj, bo dzisiaj na pewno też trochę tym lasem pojadę. Dobra, starczy tego, jadę przed siebie. Dobra, jestem właśnie pod sklepem Netto. Zauważyłem, że tutaj te sklepy Netto są chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o te sieciówki międzynarodowe. Jest ich więcej niż tych Lidlów w ogóle. Udało mi się zakupić dwie takie pakiety i wodę. Za takie dwie pakiety zapłaciłem 8 koron szwedzkich, czyli około 3,20 zł. Więc spoko, nawet cena. Pakuję te zakupy szybko i jadę przed ciebie, bo czas leci, już jest późno, a ja jeszcze nic nie przyjechałem właściwie. Przejechałem dzisiaj już 22 km i zatrzymałem się teraz na króciutką przerwę, żeby zjeść bakietkę, takie szybkie drugie śniadanie. No i już zjadłem i teraz będę się zbierał dalej. Ogólnie zatrzymałem się w takim fajnym miasteczku, w której nie pamiętam nazwy, ale jest to naprawdę ładnie. Ogólnie w całej Szwecji, jak jadę teraz przez Szwecję, to zresztą Norwegii jest to samo, nie ma, przy domostwach najczęściej nie ma płotów w ogóle, jak już to jest szyropłot. I fajnie to wygląda, tak fajnie estetycznie. Nie jest to wszystko poogradzane. No i to wszystko tak fajnie, ładnie się komponuje z przyrodą, nie? Siedzę sobie teraz tutaj w takim fajnym miejscu, przy kościółku, przy takim fajnym stawie. Naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. Super. Tutaj w tej miejscowości jest jakieś jeziorko, w którym chyba nawet można się kąpać, bo widziałem już czołgi na kemping i widziałem ludzi jak szli tak z ręcznikami i z takimi rzeczami. Może nawet szłoby tam popływać, więc kto wie, ale i tak nie mam na to czasu, więc nawet tego nie sprawdzałem. Już jest godzina 15:46, no więc czas leci, a ja jeszcze nic nie przyjechałem tak w praktyce. Ale to nic nie szkodzi, no jeszcze trochę więcej pokręcę po zmroku. Bo zmroku mi się nawet fajnie jeździ, więc nie będę narzekać. Dobra, zbieram się stąd i jadę dalej, chcę jak najwięcej przejechać jeszcze. Chcę dzisiaj przejechać przynajmniej te 110 km, więc trzeba się zbierać. No ale naprawdę jest to super, aż nie chcę się jechać. Tak poza tym to oglądałem mapę i też właściwie za niedługo już to jadę bliżej morza. Będę jechał właściwie już potem cały czas brzegiem. No bo jakby nie patrzeć, to Göteborg jest miastem też nad morzem. Ta droga będzie też prowadzić mnie
bardzo blisko brzegu przez właściwie cały czas. Z tego co oglądałem na mapie, to w niektórych miejscach jest tam normalnie plaża, więc są jakieś miejsca, gdzie można się kąpać, więc jeśli pogoda będzie taka sprzyjająca, no dzisiaj to już raczej nie będzie do czasu, ale myślę, że jutro, jeśli będzie znowu tak fajnie ciepło, to razy 25 stopni, no to kto wie, może pójdę się kąpać w morzu właśnie. Co prawda tutaj woda już będzie zimna, jeszcze zimniejsza niż w Bałtyku nawet, ale może nie będzie tak źle. Dobra, jadę dalej. Dobra, zatrzymałem się na kolejną krótką przerwę. Już mam 42 km dzisiaj przejechane. No i idzie dobrze. Teraz od 20 km jadę cały czas drogą krajową, więc sunie się bardzo fajnie. No i dzisiaj właściwie już cały czas będę jechał raczej na pewno asfaltem. Bo z tego co mapa mi pokazuje, to raczej to nie będą jakieś takie leśne ścieżki, tylko będzie to cały czas asfalt. Do mojego jutrzejszego celu, czyli do tego Göteborga, a raczej obok tego Göteborga, bo to nie jest konkretnie w Göteborgu, zostaje mi tam 184 km w tym momencie, więc chcę dzisiaj jeszcze przyjechać 64, żeby jutro zostało około 120. Taki mam plan i myślę, że powinienem dzisiaj te 64 jeszcze przejechać. To w sumie wyjdzie tam 106 około, więc spoko jak na godzinę, o której wyjechałem o 13, właściwie nawet później, chyba już była prawie 14. No jak się uda dojechać jakoś tam powiedzmy o 23 o północy, to 106, to będzie spoko. Jest to już 3 km od Harstad, to jest takie większe miasto, chyba największe miasto, jakie na razie przyjadę w tej całej Szwecji. To już jest miasto nad morzem i w tej chwili jak tutaj stoję na tej drodze, to stąd widzę morze, bo to morze jest może, nie wiem, 2,5 km stąd i widzę normalnie wodę i po horyzont. Na kamerze tego nie będzie widać, ale no, ale na żywo widać, więc jest to już blisko morza. No i fajnie, bo teraz będę jechał cały czas wzdłuż morza, więc jak jutro będzie cieplutko, to pewnie sobie tam skoczę do wody. A kto wie, może dzisiaj nawet się spróbuję rozbić gdzieś na plaży, jeśli będzie taka możliwość. Zobaczymy, może jest to jakieś rozwiązanie. A na razie jadę tylko Herstadt, za 3 km się zaczyna miasto. Zjadę tam do McDonalda, bo widziałem na mapie McDonalda. No i w McDonaldzie pójdę do toalety. Jeśli, zobaczę jakie są ceny. Jeśli są takie ceny jak w zachodniej Europie, to sobie coś zamówię, bo jestem już trochę głodny, a dzisiaj nie jadę obiadu jeszcze. Jestem właśnie pod McDonaldem. No, spędziłem tutaj z pół godzinki. Zjadłem sobie taką, można powiedzieć, obiad-kolację. Ale tak jeszcze chyba coś zjem, zanim pójdę spać. Zapłaciłem 17 zł, zjadłem tam chickena, frytki, kole. Więc no, w sumie drożej niż u nas. Ale też nie ma tragedii. Ceny są podobne tak jak tam na zachodzie Europy, więc nie ma źle. Napełniłem jeszcze w McDonaldzie
dwie butelki wody z kranu po to, żeby się w niej wykąpać, umyć i tak dalej. Mogę iść teraz spokojnie spać na dziko i wykąpię się z tej wody. No i plan jest taki, że chcę jeszcze dzisiaj przejechać 27 km. Jak przejadę 27, to mi zostanie jutro tylko 120 do tego Godeborku, a raczej tam obok tego Godeborku, tam gdzie mam już ogarnięty nocleg. Więc jutro bez problemu to przyjadę. Tym bardziej, że mam plan wstać wcześniej niż dzisiaj i wyjechać wcześniej, więc nie będzie to większym problemem. Dzisiaj mam już przejechane 76 km, przejadę trochę ponad 100 km dzisiaj, mimo tego, że wyjechałem właściwie przed 14, więc jutro jak wyjadę o 8, to myślę, że te 120 to zrobię bez problemu. Tak to wygląda. No a teraz będę musiał jechać po ciemku, bo już jest prawie 22, więc myślę, że tak do północy pojadę i potem idę spać na 6-7 godzin i jutro kręcę dalej. Zatrzymałem się tutaj takim pod latarnią na skrzyżowaniu, żeby sobie zrobić po prostu moje węglowodany do picia, rozcieńczyć z wodą. No, do mojego zaplanowanego celu, do którego chciałbym dzisiaj dojechać, zostaje mi 14 km, więc powinienem zrobić w godzinę, ale przez to, że siedziałem drugą w McDonaldzie, przez to, że teraz jechałem, teraz jeszcze stanąłem na tą przerwę, to już jest 23:30, dosyć późno, więc jadę po prostu przed siebie. I jak będę widział fajne miejsce na nocleg, to się może zatrzymam. A jak nie będzie nic interesującego, to raczej nie będę nic szukał na siłę, tylko po prostu będę jechał dalej przed siebie. Oprócz tego, stojąc tutaj pod tą latarnią, robiąc sobie ten napój, to jechał facet kamperem, jakiś taki starszy Szwed. Zatrzymał się tutaj i próbował się ze mną jakoś porozumieć, co nie było takie łatwe, bo mówił do mnie też po szwedzku. Dopiero potem jakieś tam słówka po angielsku mu się odpaliły, więc zacząłem trochę więcej czaić. Zaproponował mi, żebym pojechał z nim. On jechał w ogóle kamperem, więc miałby miejsce nawet na rower. On mieszka gdzieś tam, nie wiem ile, chyba 30 km to będzie stąd, tak na oko. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie on mieszka, ale zaproponował mi, w skrócie sprawę umijając, zaproponował mi, żebym z nim pojechał. Zaproponował mi nocleg po prostu chyba u siebie w kamperze, nawet nie wiem gdzie. Więc było to bardzo miłe. Z tym, że miałem teraz taką małą rozterkę, czy zgodzić się i pojechać z nim i na przykład oszukać te 30 km, bo prawdopodobnie on mieszka tak 30 km na północ jeszcze, czy może raczej to olać i jechać, próbować szukać czegoś samemu na dziko, no bo raczej już nikt mnie nie weźmie do siebie na chatę o tej godzinie tym bardziej. No i tak stałem i się zastanawiałem właśnie, co mu powiedzieć, czy jechać z nim. No i jednak koniec końców zrezygnowałem, bo nawet nie wiem do końca, gdzie on mieszka. Mówił mi nazwę tej miejscowości kilka razy, ale nie umiałem jej nawet pisać, bo jakoś on to tak dziwnie po szwedzku wymawiał. Nie umiałem jej nawet wpisać w mapę Google i znaleźć. Wiem, że mieszka gdzieś w okolicy Falkenberg, czyli miasta, które będzie około 30 km stąd na północ. Więc prawdopodobnie miałem możliwość, żeby podjechać 40 km czy tam 30 km na północ rowerostopem, że tak to ujmę, ale zrezygnowałem z tej przyjemności. Nie wiem, czy słusznie, ale z drugiej strony to jest sprawa rowerowa, nie chcę tutaj nikogo oszukiwać, chcę, a przede wszystkim siebie, chcę przejechać całość rowerem i zrobię to rowerem. Oczywiście tam, gdzie są drogi, tam gdzie się nie da, no to oczywiście popłynę statkami, czyli gdzieś tam na fiordach i tak dalej. Zresztą już płynąłem statkiem tutaj do Skandynawii. No ale to jest inna sprawa, prawda? Natomiast z drugiej strony, jeśli czułbym się teraz mega zmęczony, chciałby mi się bardzo spać, to może bym nawet skorzystał z tej propozycji. Aczkolwiek jestem wypoczęty, nie chce mi się nawet spać, mimo tego, że już jest późno. Zresztą dzisiaj spałem to późno, więc się wyspałem. Dlatego stwierdziłem, że jadę dalej sam na rowerze i tyle. Podziękowałem bardzo za propozycję, ale powiedziałem, że chcę całą trasę przejechać rowerem sam. No i życzył mi powodzenia i pojechał przy ciebie. Może zrobiłem błąd, bo mogłem skorzystać i mieć gdzieś tam fajny, bezpieczny nocleg i dłużej pospać i w ogóle.
Ale z drugiej strony spanie dla ciebie nie jest dla mnie żadnym problemem. Bardziej tu chodzi raczej o miejscówkę, że znalezienie tej miejscówki, która będzie w miarę okej. Na przykład teraz jestem w szczerym polu, naokoło mnie jest pole. No i tutaj znalezienie czegoś byłoby trudne. Jeszcze blisko stąd jest autostrada, więc jest dosyć głośno. No ale nic, no przejadę jeszcze minimalnie 14 km, będę się rozglądał, ale jeśli nic nie będzie, no to raczej będę jechał więcej kilometrów. Raczej będę wtedy próbował jeszcze zrobić więcej kilometrów dzisiaj i po prostu wtedy krócej pośpię, ale za to jutro wcześniej to jadę na miejsce i będę miał czas, żeby zrobić i pranie, i na spokojnie się fajnie wykąpać i dłużej też pospać i pójść wcześniej spać. Dobra, siadam na rower i jadę dalej przed siebie. Tutaj rosły jakieś różne chwasty, tak jak tutaj naokoło, ale po prostu to ubiłem. Rozbiłem tutaj namiot. Nie było tam jakoś idealnie prosto, gdy spałem. No to jestem właśnie najbliżej morza dzisiaj. W tym momencie. To z tego co tutaj piszę na tych tabliczkach, to jest Kungsbacka Fjorden. To było tak strome to podejście. Oczywiście prowadziłem rower, bo nie byłem w stanie tu wjechać rowerem z takwami. I ledwo poszedłem z tym rowerem, naprawdę masakra jakaś.